Dzień dobry, nazywam się Jacek Lesko, znajdujemy się na terenie Sadowniczego Centrum Kompetencji BASF w Skowronkach koło Grójca. Chciałbym dzisiaj przybliżyć Państwu schemat, w jaki w sadzie zainstalowane są dyspensery feromonowe rak 3+4. Nasadzenia mają powierzchnię 1,5 hektara przy zarejestrowanej dawce dyspenserów 500 sztuk na hektar. Na terenie sadu rozwieszamy 750 zawieszeń. Żeby uzyskać to odpowiednie zagęszczenie 500 sztuk na hektar, pamiętając również o tym, że w skrajnych rzędach to zagęszczenie musimy podwoić, stąd w sadzie już trzeci rok z rzędu przyjęty jest następujący schemat zawieszania dyspenserów. Zgodnie z zaleceniami w skrajnych rzędach dyspensery rozmieszczone są gęściej. Tutaj co 4 metry w rzędach najbardziej zewnętrznych. W kolejnym rzędzie zawieszki znajdują się co 6 metrów i potem w każdym następnym już rzędzie zawieszki rozwieszone są co 8 metrów. W celu zapewnienia bardzo dobrego i równomiernego pokrycia zawieszki w sąsiednich rzędach przesunięte są o 50%. Podwójne zagęszczenie zawieszek to nie tylko skrajne rzędy, ale też skrajne przęsła w sadzie. To znaczy zawieszka znajduje się na pierwszym drzewie w rzędzie i na ostatnim. BASF. We create chemistry.